witam was. Nie, czekaj, bo tam muzyka mnie też. Weź zatrzymaj. No. Już. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Jest tak ze mną Marko, jest ze mną Skati za kamerą. Tam jest Kicia, która je, więc za chwilę ją pokażemy. Przede wszystkim jest to vlog, w którym podziękuję wam za aż 315 widzów. Więc no wie, niesamowita ilość, ale wiecie, przez te 3 lata prawie nie udało mi się coś tam zebrać. Także dziękuję wam wszystkim za to i chciałbym właśnie to uczcić symbolicznie lampką wina, więc w tym momencie, jeżeli ktoś z was jest pełnoletni i ma ze sobą jakiś trunek, to zatrzymajcie sobie, przygotujcie sobie i wypijcie ze mną. Także, znaczy nie będę wam pokazywał jakie wino, tak, bo chujowe, ale ważne, żeby to uczcić. Kasia niestety nie pije, bądź stety. Okej. Okay. No właśnie, możesz przy okazji kota pokazać. Kiciuś. Leti. To jest Letysława. Tak. Wzięła się z Gumtree. Jeżeli ktoś kojarzy ten portal, to bardzo zapraszamy, ponieważ można na nim znaleźć bardzo ciekawe okazje, przede wszystkim kociaki. Sprzęt elektroniczny również, no ale głównie koty. Kotka jest bardzo fajna, miła, wredna, popierdolona nawet czasami, ale spoko. Gryzie w nogi. No właśnie, spierdolona. Ciekawe. No dobra, to dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie i zdrówko. Kurwa, wino i tanino. Jeżeli będzie pytanie, czy nagram Drunk Playa, to będę musiał się ostro zastanowić. Bo jesteś wstawiony. Co? Kasia się boi, widzę cokolwiek powiedzieć na vlogu. Bo jesteś stawiony. Nie jestem stawiony, ja wypiłem kieliszek wina przez chwilę. Z Kasia, nie ja się tak szybko piłem jak ty. W każdym razie, to jest również świetna okazja, żeby tak. Jak zapewne jakiś czas temu co ty robisz? Zauważyliście, na moim kanale jest odnośnik do Facebooka, na którym jest link do jego fanpage'a na Facebooku i chciałbym wam jakoś tak polecamy. Przybliżyć. Polecamy właśnie i chciałbym wam to wszystko przybliżyć, tak powiedzieć w ogóle. Ty masz tak kamerę, w ogóle ty mnie łapiesz? Tak. No dobra. Tak, także to jest tak, założyciel tej strony, więc może się coś wypowiedz, tak? Nazywam się Marek, cześć. Fotografuję głównie ludzi od jakiegoś dłuższego czasu. Moje zdjęcia mają na celu pokazania innej strony naszego jakby człowieczeństwa, naszego życia. Pokazania ich nie tylko w lustrzanym odbiciu, ale może też w krzywym zwierciadle. Mające na celu również pokazanie charakteru i wyjątkowych osobowości danych person, tak? Dlatego też serdecznie zapraszam na moją stronę. 1 listopada startujemy z magazynem, więc kto wie, może uda nam się wyłowić jeszcze spośród was, widzów, jakąś modelkę bądź modela, który zechciałby do nas, do naszego magazynu się przyłączyć. No to tyle. I link do samej strony, kiedy ona ruszy, bo to co mówimy o Facebooku, to jest wiadomo fanpage. Oczywiście dam wam w odnośniku i może was to właśnie zainteresuje. No i słuchajcie, drodzy widzowie, w związku z tym właśnie, że już mam tyle i tyle widzów, tak, to wypadałoby zrobić jakiś bonus. Co Kicia robi? Też chcę być na kamerze. No to weź, daj. No chodź. Oj. No. Ojejku. Chyba niezbyt jej się podoba to, że wziąłeś ją na ręce. Nie, bo nie macha ogonem. Macha. Bardzo energicznie. No to spadaj. W każdym razie, tak jak mówiłem, jakiś bonus będzie. I teraz, no tak, ona chce wypić winę, nie? I teraz do was pytanie, czy wolelibyście jakąś serię gier, czy może jakąś nową serię w ogóle rzeczy na moim kanale, na przykład, nie wiem, no. Niektórzy nagrywają na przykład, nie wiem, serię Dzień z życia czegoś tam i pokazują, co na przykład robią w ciągu dnia, czy coś takiego. Inni na przykład nagrywają w każdym innym mieście będąc, jak wyglądają publiczne toalety. No na przykład. No to już w ogóle tak, kuskasi nasze. Dzięki. Nasze, oczy się odwracają. Także do was pytanie, chyba że macie jakieś inne jeszcze pomysły, to zapraszam do pisania w komentarzach. A teraz pokażemy naszą najukochańszą koleżankę, Kasię. Pierdolę.
Nie no, Kasiu, pokaż się. Nie, mam, nie. Nie lubię Kuby. Po pierwsze, Jakub. Z tego, co się dowiedziałem, to ona się masturbuje przy moich vlogach. To się dowiedziałem od kolegi z klasy. Ale... Nie, nie, masturbuje się krucyfiksem, a potem żyga na zielono. Tak, przy moich vlogach. To jest właśnie najlepsze. Ja się nie bawię. I napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Jestem bardzo ciekawa. Jest bardzo, bardzo, bardzo ładną personą. Jest, jak najbardziej. Yeah. Wiesz, ludzie z profilu to... Właśnie się pokazujesz od tego gorszego profilu, lepiej się pokaż. No już lepiej. Pozuję. Tak. High five. To ogólnie dosyć krótki vlog. Miał Dobra, być. Mogę już wzejść? Tak, proszę. Dziękuję. Kamera się kończy. No nie. No nie. Słuchajcie, przerwało mi, tak, pamięć farmaty. Minęło tak z godziny około. Chciałbym jeszcze pozdrowić, póki jestem jeszcze w stanie, kilku użytkowników. On nie jest już w stanie. Z Kasia, błagam cię. Chciałbym pozdrowić tak. Moją królową, najukochańszą królową, Destiny Boo 19. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czy ty jesteś? Głupi. Chciałbym pozdrowić Smoczycę. Chciałbym pozdrowić... Idzie. Sardoka. Chciałbym pozdrowić Mr. Fully Metal również. Mr. Fully Metal. Chciałbym pozdrowić wielu moich widzów, którzy komentowali. To jest nasza najukochańsza Katarzyna. Nie uciekaj, no przecież cię nie zjem. Zjesz. Gdzie jest moja kanapka? Jaka to jest na kanapkę? Tak zawsze gadałaś. Kiedy? W szkole. Kiedy tak mówiłem? Nie pamiętam tego. Głodny jestem. Ale, no dobra, no nie istotne, że głodny jestem, to wiadomo, tak? Chciałbym również pozdrowić, czekajcie, skara... fuj, jaki skara. Chciałbym pozdrowić Olkę. Przepraszam, że nie pamiętam dokładnie twojego niku, ale masz dość dużo cyfr z tego, co pamiętam po niku, więc nie pamiętam. Czy kogoś jeszcze? Ewik. Ewik, przepraszam, właśnie dzięki Marku mi podpowiedział właśnie na. Tak, Marek pamiętał, że Ewik trzeba pozdrowić. To jest dziwne, ponieważ sam nie kręcę vlogów, aczkolwiek pamiętam to, kogo trzeba pozdrowić. No. Przepraszam. Ale piątałka. Piątka. Ewik, czy ktoś jeszcze? Nie, no myślę, że chyba... No Tina oczywiście mnie nie ogląda. Nie no, chyba, wydaje mi się, że to chyba wszyscy. Jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Ale myślę, że nie, bo moje grono osób, które pozdrawiam i z którymi się trzymam, coraz bardziej się zbliża ku końcowi. Niestety. Także naprawdę jeszcze... Chciałbym wam bardzo podziękować, że w jaki sposób mnie tam subskrybujecie i wam się to naprawdę podoba. Tak jak mówiłem, no moja działalność na YouTubie skończy się prędzej czy później. Myślę, że zakończy się około 2014, ponieważ nie będę miał na tyle czasu, tak? Już teraz mam troszkę zajęty czas i cały czas szukam tej pracy. No niestety, tak jak wam mówiłem, na Let's Playu niekoniecznie ona wypaliła. Niestety. I... Nie obiecuję, że na przykład... nie, co ja dam. Może być tak, że nawet jeżeli zakończę działalność na YouTube, to od czasu do czasu po prostu pojawią się jakieś filmiki, tak? Za długo. Nie, to jest mój vlog, ja wykorzystuję tyle czasu, ile chcę, błagam cię. Moi widzowie lubią moje wpadki, tak? Tak jak mówiłem... Który to vlog? 19? Nie wiem. Właśnie, który to jest vlog? 17 chyba. Nie. To zawsze była typowa, nie wiem, który... No właśnie. Przepraszam, który to vlog? Który to vlog, muszę sprawdzić. Nie, ale chyba 18, coś takiego. W każdym razie, może kiedyś coś nam się pojawi. Póki co nagrywam, bo mam chęć i czas, także będę was uszczęśliwiał. No, także to tyle. Mam nadzieję, że wam się vlog podał. Przepraszam, że jestem w ogóle tak trochę nieogarnięty, ale jestem niewyspany. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze pokażę wam wszystkich. Daj kamerkę.
Chciałbym wam jeszcze pokazać jeszcze raz ma... Jejku, co ja robię? Jeszcze raz pana Marko. Jeszcze raz panią z Kati. Gdzie jest Kicia jeszcze? To jest bardzo nieschematowy vlog, ponieważ ja zazwyczaj vlogi nakręcam w bardzo określonych miejscach. Jak widzicie, mój pokój... Jejku, przemeblowanie przeżył. No. Kicia nasza, tak. No, także to by było tyle. Pokażę wam jeszcze może widok z tego. Dobra, wiem. Tragedia, jeżeli chodzi o vlog. Ale usłyszałem propozycję właśnie, żeby zrobić bardzo nieschematowy vlog i vlog, który będzie się bardzo różnił. Robimy dziurki. Jednorożce, lamy. Jeżeli chodzi o dziurki, to się tak robi. W każdym razie, moi drodzy widzowie. Chciałbym was jeszcze poinformować, że być może na moim kanale za jakiś czas pojawią się covery niektórych piosenek. Wreszcie. Nie wiem, czy wam się to może spodobać, czy nie. Jeżeli ktoś jest w ogóle tym nie zainteresowany, to proszę po prostu w to nie klikać, bo ja zazwyczaj wyję. I być może wam mój styl muzyczny w ogóle nie przypadnie do gustu. Natomiast pojawi się to i jeżeli ktoś był zainteresowany, to bardzo proszę klikać. Umiesz śpiewać i przesadza. Jak zawsze. Polemizowałbym z Kasią. Także to by było tyle, także dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych vlogach, let's playach. Także dzięki za oglądanie i cześć. Kochani.